Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest małe takie ogłoszenie parafialne, można powiedzieć nowości. Otóż Spyro Reignited Trilogy została przełożona data 21 września na 11 listopada. I pewnie się zastanawiacie, ogólnie cały internet się pewnie zastanawia, dlaczego tak jest, dlaczego Spyro został przełożony, skoro już była data premiery i byliśmy dosłownie tygodnie przed datą premiery. Otóż powodów może być kilka. Przede wszystkim to, że mogą być glitche, po prostu jeszcze jakieś i Toys for Bob, jak i Activision chce ich się pozbyć. Co jest możliwe, co jest bardzo możliwe, tak często się zdarza, że gra musi być przełożona, bo po prostu w ostatniej chwili zostało znalezione na przykład parę glitchy i trzeba je dopracować. A też może być tak, gdyż ostatnio dowiedzieliśmy się, że co ogólnie błędnie zostało przyjęte przez nas i źle przedstawione nam przez Activision, że Spyro 2 i 3 mają być do pobrania. I przez to ludzie bardzo się zezłościli oczywiście i wyszło na to, że wszyscy myśleli, że tylko Spyro 1 jest na płycie, a Spyro 2 i Riptide Rage i Spyro 3 Year of the Dragon będzie tylko do pobrania. Otóż tak nie jest, tak naprawdę. Oficjalne zdanie było takie, wzięte ze wszystkich tych źródeł, że Spyro 1 technicznie rzecz biorąc jest jedną grą kompletnie na płycie. Resztę natomiast nie do końca cała dwójka i cała trójka nie jest na płycie. Co do tego, co trzeba pobrać, to jest po prostu taki day one patch, który prawdopodobnie byłby, że trzeba zdobyć. Po prostu pobrać resztę gry i resztę dwóch gier i dlatego. Ale no, teraz się zrobił wielki szum o tym i ludzie nawet mówili, że będą kancelowali swoje preordery. Co zrobił się z tego, no niezła drama, więc zakładam, że możliwe, że Activision pracuje nad tym, żeby może jednak ten day one patch był już w grze. I dlatego ten delay. Więc no nie wiadomo, ja myślę, że to jest bardzo prawdopodobne i po prostu no trzeba na razie czekać. Ja tylko się cieszę, trochę się z tego cieszę, bo jednak przez problemy moje techniczne muszę poczekać na wznowienie takiej pełnej drogi do Spyro na moich streamach, więc po prostu na razie mam wydłużone o te parę tygodni. Ale tak, to było oficjalne moje zdanie na ten news, więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że się spodobało, na razie i cześć, pa pa! Chaos Control!